Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów. Szósty set. Witamy w jubileuszowym 10. już odcinku szóstego seta. Witam Was Michał Kwietko-Bębnowski. Piotr Złoch. Filip Korfanty, druga część podcastu z jego udziałem, a początek bez. 10. odcinek, także z tej okazji wprowadzamy pewne zmiany, wsłuchując się gdzieś w głosy naszych różnych słuchaczy z różnych kręgów. Postanowiliśmy po prostu skrócić podcast, no a nie ma mocnych. Jeśli chcemy go skrócić, no to musimy też nieco przemodelować sposób poruszanych przez nas tematów. Nie będzie już więc w związku z tym czasu na taką dokładną analizę każdego spotkania Plus Ligi. Raczej postaramy się skupić się na poszczególnych, najciekawszych naszym zdaniem wydarzeniach, na tym, co zwróciło naszą uwagę najbardziej w ciągu ostatniego tygodnia. No i wypróbujemy taki format właśnie tym razem po raz pierwszy. A pierwszą rzeczą, na którą chyba chcemy zwrócić uwagę, no bo trudno, żeby było inaczej, no to jest postawa sędziów, system challenge i to, co wydarzyło się przede wszystkim w Radomiu. To jest dopiero kolejny punkt, być może taki kulminacyjny tej dyskusji. Natomiast to wszystko dzieje się od początku sezonu i tego nie ukrywają już nie tylko obserwatorzy plus kibice, gdzieś dziennikarze, ale też osoby bezpośrednio zaangażowane, czyli i siatkarze, i trenerzy, i pracownicy poszczególnych sztabów, i to nawet mimo to, że wiemy, że za coś takiego grozi im kara finansowa od władz ligi. Co do samego formatu odcinka, być może skupialiśmy się w niektórych sytuacjach zbyt mocno na detalach, więc będziemy starali się po prostu ukazać taki obraz tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu. A co do tematu sędziów, czy nie jest zasadne stwierdzenie, że challenge trochę odbiera sędziom umiejętność racjonalnej oceny sytuacji boiskowych, bo challenge, ja pamiętam jak ty Michale wspominałeś o tym, że challenge nie może być traktowany jako wymówka dla złych decyzji sędziego, a niestety no challenge obnaża słabość sędziów. Problem jest wtedy, gdy challenge obnaża słabość sędziów nie tylko jeżeli chodzi o podjętą decyzję, ale też o samo korzystanie z challenge'u. No bo, przepraszam, ale powtórka nie tej akcji, która faktycznie się wydarzyła i o której sprawdzenie poprosił trener Roberto Santilli, no to ja się nie dziwię, że włoskiemu trenerowi Indykpolu AZS Olsztyn no, żyłka mogła trochę pęknąć. No tutaj co ciekawe, Paweł Wojcki napisał na Twitterze, że oni nie wiedzieli nawet, że sprawdzana jest zła akcja. Tam bardziej chodziło o to, że trener Santilli chciał sprawdzić, czy było pole, czy go nie było. Po czym sędzia pokazał, że nie było pola, ale była piłka dotknięta przez zawodnika AZS-u. No i tam zaczęła się cała awantura właśnie o to, że trener Santilli uznał, że no w takim razie on nie powinien tego challenge'u stracić, tak, bo sprawdzał on co innego. To, że sędziowie dostrzegli jakiś inny błąd, nie zmienia faktu, że jakby tego błędnego challenge'u trener Santilli nie wziął. No później się okazało, że to w ogóle doszło do jakiejś totalnej, absurdalnej sytuacji. Ja tutaj mam jedno pytanie. Czy w tym momencie, jeśli okazuje się, że operatorzy systemu challenge są w stanie pomylić akcję, i sędzia tego, że zła akcja jest w tym momencie sprawdzana i weryfikowana, nie zauważa, no to tutaj akurat mogliśmy sami wszyscy to zobaczyć w transmisji telewizyjnej, bo kamera miała dość szeroki kąt, ale w wielu sytuacjach kamera pokazuje tylko malutki wycinek, gdzie widzimy na przykład samą linię i piłkę. I w tym momencie ja się zaczynam zastanawiać, czy jeśli my widzimy czasem ujęcie z kamery challenge'owej i tylko taki malutki wycinek, czy to jest prawidłowa akcja? Czy w tym momencie paradoksalnie operator systemu challenge nie ma wpływu na wynik meczu i nie ma możliwości wypaczenia świadomie lub nie, no bo wygląda na to, że jak najbardziej taki wpływ ma i to, co do tej pory gdzieś można było zarzucać sędziom i ich brać, oczywiście tutaj jakby niczego nie sugeruję, ale brać pod uwagę taką możliwość jakiegoś rodzaju przekupstwa czy coś w tym kierunku, no w tym momencie jakby z operator systemu challenge ma podobną władzę. Ma możliwość wypaczenia w wyniku, ma możliwość pokazania nie tej powtórki, co trzeba. Jeśli sędzia tego nie kontroluje, czy ogląda powtórkę odpowiedniej akcji, a jak widzimy nie kontroluje, mimo że tam sytuacja była bardzo klarowna. Robert Andringa skakał do bloku, na powtórce Robert Andringa dotyka piłki. A ja jeszcze takich sytuacji w historii siatkówki nie widziałem, żeby jednocześnie zawodnik i skakał do bloku i stawał w obronie. No. Musiałby być jakiś niesamowicie szybki. Kojarzy mi się kreskówka ze Speedym Gonzalesem, który grał sam ze sobą w tenisa. Sprawny jest Holender, uwija się w obronie dość szybko, ale jednak no, to raczej przekracza możliwości ludzkie, a tutaj jednak operatorzy challenge'u no i sędziowie uznali, że taka sytuacja może mieć miejsce. Powiedzmy sobie uczciwie, no nie jest to coś, co najlepszą laurkę wystawia
sędziom. Mieliśmy jeszcze drugą sytuację, taką kontrowersyjną, z blokiem Toma Russo, po którym sędziowie właśnie po challenge'u wywołali dotknięcie siatki. Na challenge'u widać, że Russo faktycznie siatki dotknął, ale włosami. Przepisy mówią, że dotknięcie włosami błędem nie jest. No jak się okazuje, sędzia, widząc sytuację ewidentnie na ekranie, że to dotknięcie jest włosami, mimo to przyznaje punkt czarnym, no to ja się pytam, jeśli sędzia nie zna przepisów, to co on w ogóle robi w Plus Lidze? No bo bardzo przepraszam, nie mam żadnych osobistych uprzedzeń do drugiego sędziego tego meczu, pana Piotra Króla, no ale to jest moim zdaniem no, niemała kompromitacja, tak? Włosy no nie są czymś, co może ci pomóc w bloku, no nie, już nie możemy karać zawodników za to, że mają takie, a nie inne fryzury, a akurat w AZS-ie Olsztyn nie brakuje tych, którzy mają te włosy dłuższe, no to pytanie, czy wszyscy siatkarze mają teraz się obciąć na jeżyka albo na zero. Ale co do meritum, ludzkie oko jest zawodne w siatkówce, no też nie jest łatwo ocenić sytuacje, w których no z bardzo dużą prędkością lata piłka, czy to w trakcie ataków, czy na zagrywce. Nawet w meczu Oniko Warszawa z Jastrzębiem była taka sytuacja, gdzie ja mógłbym przysiąść, że dałbym sobie odciąć rękę, że Maciek Muzaj tam w końcówce wywalił piłkę w aut, a jednak okazuje się, że ta piłka jakimś tam cudem przykleiła się do linii. No pytanie, czy to była dobra powtórka znowu, bo znowu już w tym momencie możemy mieć wątpliwości. Zwłaszcza, że była to dokładnie ta sama ekipa, która wcześniej obsługiwała challenge w Radomiu. Właśnie i z punktu widzenia obsługi kamer challenge'owych, no to tutaj nasuwa mi się jedno pytanie. Kto nadzoruje ekipę challenge'ową i czy ekipa challenge'owa podlega jakiejś weryfikacji, jakiejś ocenie? No teoretycznie to nie jest skład ludzi, który w jakikolwiek sposób na decyzję sędziów wpływa, on tylko pokazuje im wycinek rzeczywistości i to sędziowie ponoszą odpowiedzialność za finalną decyzję. No ale kurczę, no problemy z kamerami zdarzają się. Mieliśmy już dyskusję na temat tego, że kamery Polsatu potrafią być bardziej dokładne od kamer challenge'owych. Oczywiście lepszy jest challenge niż brak challenge'u i na pewno wyjaśnia on więcej sytuacji i uspokaja, ale problem z challenge'em jest taki, że jeżeli jest to coś, co ma być absolutnie stuprocentowo niezawodne, no to jeżeli niezawodne nie jest, no to nagle cała idea weryfikacji wideo może być podważona, no a chyba tego byśmy nie chcieli. Przechodząc do innego tematu. No właśnie, bo odejdźmy od sędziów, bo nie chcielibyśmy, żeby sędziowie byli głównymi aktorami widowisk w Plus Lidze i w ogóle w siatkówce. Chyba możemy z tego miejsca zaznaczyć, że to nie jest jakaś krucjata, jaką my mamy przeciwko sędziom, tylko no, to jest gdzieś tam dbałość z naszej strony o to, żeby te rozstrzygnięcia były obiektywne. Chyba zawsze będziemy wychodzić z założenia, że jeżeli o sędziach się nie mówi, to znaczy, że sędziowie wykonują swoją robotę bardzo dobrze. Niestety w tym sezonie mówi się trochę zbyt dużo. Dużo też mówiło się o bardzo słabym początku BBTS-u Bielsko-Biała. No i tutaj przykład Bielszczan pokazuje, że jak nieprawdopodobnie duże znaczenie w sporcie profesjonalnym ma psychika. Ja coś tak czułem przed meczem zeszłotygodniowym, czyli Bielsko-Biała versus Espadon Szczecin, że tam może być niespodzianka i faktycznie ta niespodzianka miała miejsce. Powiedzieliśmy już o tym meczu w poprzednim odcinku podcastu, myślę, że nie ma co się tutaj specjalnie nad tym tematem rozwodzić, ale Bielsko zaczęło punktować zaległy mecz 6. kolejki i Bielsko-Biała wygrywa 3-0 z Łuczniczką Bydgoszcz. Pierwsze zwycięstwo za 3 punkty i to z rywalem, gdzie wydawałoby się, że no Łuczniczka gdzieś na delikatnej fali wznoszącej, ale Bielsko się nie zatrzymuje i w kolejnym meczu, bardzo też emocjonującym, Bielsko wygrywa z Kielcami, czyli też bezpośrednim rywalem w walce o uniknięcie spadku. Także bardzo cenne zwycięstwo, zwłaszcza, że po pierwsze na wyjeździe, a po drugie z wzmocnionym Dafispołem Kielce, bo do drużyny z Kielc przed tym meczem dołączył serbski atakujący Tomislav Dokić, mówiliśmy o nim już przed tygodniem. No i właśnie pytanie, czy tutaj chodzi tylko o morale, czy może chodzi o zmianę na stanowisku trenera, no bo te punkty zaczęły przychodzić w momencie, gdy trenerem przestał być Rastio Chudik, a został nim Paweł Gradowski. Czy to się złożyło kilka rzeczy naraz? Trzeba też zauważyć, że Paweł Gradowski przychodząc mocno postawił na Polaków, posadził na ławce tych dwóch rosyjskich skrzydłowych, którzy od początku sezonu wydawali być się gdzieś liderami Bielska, bo i Oleg Krikun stracił miejsce na rzecz Jakuba Budzkiego i Wiaczesław Tarasow na rzecz Bartosza Janeczka, który wrócił do szóstki. Okazuje się, że Jakub Budzki potrafi grać na poziomie nie gorszym od Olega Krikuna. A wręcz lepszym, bym powiedział. W tym meczu telewizyjnym ze Szczecinem bardzo dużo dodawał od strony mentalnej.
Tutaj też wydaje się, że bardzo taki pobudzony, gdzieś tam nakręcony, gdzieś trochę może też daje tej tych powiedzmy wartości wolicjonalnych drużynie z Bielska. No też Bartek Janeczek to też jest taka postać, na którą trener Gradowski postawił. To jest dawny atakujący i ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o postawienie go obok Piotrka Łukasika na przyjęciu, no to dość dużą odwagą się wykazuje trener, ale to po prostu żre, w sensie to działa. I nawet jak to przyjęcie nie jest tak dobre, a trzeba przyznać, że są też mecze, w których Bartek Janeczek potrafił przyjmować dobrze. No, natomiast tak jak na początku sezonu dużo wspominaliśmy o tym, że o ile on w przyjęciu jeszcze sobie radzi, no to zaskakująco słabo wypadał w ataku, jak na byłego atakującego. No a teraz ewidentna poprawa. Pytanie, czy to efekt treningów pod wodzą nowego szkoleniowca, czy po prostu lepsze zgranie z rozgrywającym. Dużo rzeczy może mieć na to wpływ. Natomiast wracając jeszcze do Piotrka Łukasika, no to on ewidentnie stał się takim liderem i pierwszą postacią w ataku BBTS-u. I jak na zawodnika, który ma za sobą nie dość, że potwornie okropną kontuzję, to jeszcze stracił początek tego sezonu i część okresu przygotowawczego znowu z powodu urazu, no to gra naprawdę rewelacyjnie, bo był we wspomnianym meczu ze Spadonem i w meczu z Dafispołem najlepiej punktującym zawodnikiem swojego zespołu, a z Łuczniczką nieco bardziej schowany w ataku, no ale z 11 piłek skończył 9, no to też jest świetny wynik. Ja chciałbym się pochylić nad innym elementem w grze BTS-u, czyli nad blokiem, bo w pierwszym wywiadzie udzielonym po objęciu posady pierwszego trenera Paweł Gradowski powiedział, że w tym pierwszym tygodniu zajęć z nim w zasadzie wiele na treningach się nie zmieniło, poza tym, że skupili się znacznie bardziej na bloku, no i efekty są, można wręcz powiedzieć, porażające. 20 bloków w meczu ze Spadonem, 10 bloków w 3-setowym meczu z Łuczniczką, no i do tego 14 bloków w meczu z Dafispołem Kielce. No to świetny wynik naprawdę i widać, że ta praca bardzo szybko przyniosła efekty. No a swoją cegiełkę Mariusz Gaca i Bartosz Cedzyński dokładają na środku. Nie są to może tuzy ligowe, ale dobrze skonstruowanej drużynie i w drużynie, która gdzieś tam dobrze do tego bloku skacze, ale też na pewno jakieś tam zalecenia taktyczne mogły mieć tutaj swój wpływ. Pozostaje pytanie, czy trener Rostisław Hudik w ogóle element bloku odpuszczał, no bo jeżeli tak, no to nic dziwnego, że Bielsko nie wygrało ani jednego z pierwszych 8 spotkań. A jeśli już jesteśmy przy meczu w Kielcach, no to w drużynie Dafispołem warto zwrócić uwagę na debiut, tak jak wspomniałem już, Serba Tomislava Dokicia, no i od razu debiut bardzo udany, bo 26 punktów, ponad 50% w ataku. A do tego to, o czym też wspominaliśmy w poprzednim odcinku, umożliwiło to Jakubowi Wachnikowi powrót na swoją nominalną pozycję przyjmującego. On jeszcze mecz zaczął na ławce, ale pojawiał się na boisku właśnie później, od trzeciego seta już wychodził w szóstce. No i też dołożył sporo, dał 17 punktów, mimo że nie grał w całym meczu i wzmocnił siłę ataku z lewego skrzydła, co było też dużym problemem do momentu, gdy nie wskoczył do składu jako Przybański, ale ten mecz akurat młodemu przyjmującemu nie wyszedł. No, na szczęście dla Kielczan był Wachnik. Dał dużo, no i pewnie też dzięki temu Kielce ten mecz kończą przynajmniej z jednym punktem, który może się okazać też niezwykle ważny w kontekście końcowej walki o utrzymanie w lidze. Chyba mogą sobie pluć w brodę Kielczanie, bo oni mieli już piłki meczowe na zwycięstwo 3-1. Nie wykorzystali swoich szans. Jeżeli chodzi o postać Tomisława Dokicza, pytanie, czy to nie jest tak, jak to bardzo często bywa, no, że wchodzi ci nowy zawodnik, gdzieś statystycy nie są do końca zaznajomieni z tym, jak on gra, jakie kierunki wybiera w ofensywie. Pytanie, czy będzie w stanie kontynuować tak dobrą grę, ale trzeba przyznać, że debiut bardzo udany, ale bardzo ciekawy jest też temat tego, czy według ciebie, powiedzmy na bazie twoich doświadczeń, Michale, jaki był najlepszy transfer, który w trakcie sezonu dołączył do drużyny Plus Ligi, tak historycznie? Czy jakieś postaci ci się nasuwają, które powiedzmy gdzieś tam wybijały się zdecydowanie ponad przeciętną? Powiem szczerze, że tak teraz w ogóle ciężko mi sobie skojarzyć jakiś taki transfer, który faktycznie by wniósł dużo, powiedzmy, pozytywnego. Bo był Sebastian Schwarz w Jastrzębiu na przykład w tamtym sezonie. Ale to nie wyszło, całkowicie nie wyszło. W zasadzie dopiero w meczach obrony tam z Asekoresowią coś wniósł wcześniej i tak naprawdę bardziej był niż cokolwiek dawał od siebie. Pamiętam Piotrka Gruszkę, który w trakcie sezonu przychodził do AZS-u Olsztyn. To już chyba sama końcówka kariery Piotrka. No i to też nie był bardzo udany powrót. Jeśli mówimy o AZS-ie Olsztyn, to już prędzej Axel Jakobsen sezon wcześniej, w ostatnim do tej pory sezonie,
którym mieliśmy walkę o utrzymanie, no i on tam faktycznie do tej drużyny AZS Olsztyn wniósł nieco dobrego i w tych meczach o utrzymanie też dołożył niemałą cegiełkę i mimo, że on tak naprawdę nie był tam pierwszym rozgrywającym, bo jednak to miano można przyznać Kretowi Tobalowi, to dał dużo dobrego i bez niego mogło być AZS-owi ciężko się wtedy utrzymać. W każdym razie tak, do czego piję? Zadałem to pytanie, dlatego że nie jest łatwo wejść takiemu zawodnikowi z zewnątrz do drużyny, bo po pierwsze, no to jest drużyna, która wspólnie przechodziła sezon przygotowawczy, gdzie już powiedzmy pewne mechanizmy, automatyzmy funkcjonują. Te nazwiska, które przywołaliśmy, no też pokazują, że nie zawsze jest łatwo wejść, w szczególności gdy nie jesteś uzupełnieniem składu, a masz być osobą, która faktycznie tę drużynę ma ciągnąć za uszy. No i w tym pierwszym meczu Tomisław Dokicz za uszy Dafispołem Kielce wyciągnął. No i wyciągnął do zdobycia jednego punktu, grając przynajmniej według opinii obserwatorów bardzo dobry mecz. Ale tutaj no, mam lekkie obawy o to, czy w perspektywie tam kolejnych jednego, dwóch, trzech, pięciu spotkań, czy nie dojdzie już do takiej sytuacji, gdzie no, jednak ten efekt świeżości się skończy. Skończy się bonus, który mają ci, którzy wchodzą i są jeszcze na początku nierozpisani w rozgrywkach. No i myślę, że się skończy rumakowanie w przypadku Tomisława Dokicza. Natomiast jeżeli utrzyma taki poziom jak w meczu z Bielskiem, to bardzo dobrze, bo to po pierwsze sprawi, że walka o utrzymanie będzie jeszcze ciekawsza, a po drugie dobrych zagranicznych zawodników, którzy wybijają się w naszej lidze, myślę, że nigdy za mało. Tak jak ostatni tydzień do udanych może zaliczyć BBTS Bielsko-Biała, to z wcale nieodległych Katowic GKS nie może na pewno zaliczyć do udanych, a myślę, że to jest bardzo mało powiedziane. Mecz roku, tak tytułowali, siatkarski mecz roku, jeśli dobrze pamiętam, tak tytułowali katowiczanie spotkanie z Zaksą. Jeśli tak wyglądają mecze roku, to chyba kibice, którzy specjalnie na to spotkanie się stawili, mając nadzieję na dobre widowisko, już na inne mecze GKS-u obawiam się, że mogą nie przyjść, no bo fatalny mecz. Do 14, do 16, do 13, no straszliwe baty. Zaksy, która faktycznie zagrała bardzo udanie i no, nie dała najmniejszych szans katowiczanom, no ale jak zwykle są dwie strony medalu, no i jedna strona medalu jest taka, że Zaksa zagrała świetnie, a druga strona medalu jest taka, że GKS zagrał po prostu bardzo słabo. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Czy to GKS pozwolił Zaksie na tak dużo, czy Zaksa GKS-owi na tak mało, nie ma to większego znaczenia. Fakty są takie, że meczów w meczu tam było niewiele. Ja akurat liczyłem, że no w tych meczach GKS-u ze Skrą, a następnie GKS-u z Zaksą zobaczymy spotkania, które no potrwają trochę dłużej. I o ile jeszcze ten mecz w Bełchatowie, chociaż też tutaj można powiedzieć, że ta absencja Mariusza Wlazłego i tak dalej, może to też faktycznie gdzieś tam katowiczanom pomogło w tym, żeby nawiązać rywalizację ze Skrą. Tak, no tutaj jednak bardzo duże nadzieje i tam bardzo dużo też sił włożonych przez marketingowców GKS-u Katowice w to, żeby ten spodek zapełnić jak w największym stopniu. No i właśnie, katowicki spodek. Kolejny mecz GKS-u, który jest meczem telewizyjnym, ma miejsce w katowickim spodku. I kolejny mecz, który przegrywają bardzo łatwo. Tam na początku sezonu mecz z Łuczniczką Bydgoszcz, teraz mecz z Zaksą. No i ja nie wiem do końca, jak to wygląda w przypadku treningów GKS-u Katowice, gdzie one się odbywają. No spodek, zakładam, że nie jest to hala, na której GKS ćwiczy na co dzień. Wydaje mi się, że też nie mają takiej chyba możliwości poza może dniem przed meczem, może max dwa dni przed meczem. No natomiast twoją tezę trochę obala to, co GKS pokazał w kolejnym spotkaniu, czyli w weekend z Alurenem Wirtu Wartą Zawiercie, bo tam zagrał w hali w Szopienicach, gdzie zdaje się właśnie na co dzień trenuje zespół Piotra Gruszki, no i nie pokazał się wcale ani trochę z lepszej strony, a rywal przecież był innej klasy. Wiesz co, no ja mimo wszystko uważam, że no, katowicki spodek na pewno nie pomaga jak do tej pory GKS-owi, w tym sezonie przynajmniej. Ale fakt faktem, że tak, mecz w Szopienicach, Aluron Wirtu Warta Zawiercie, opromieniona z niespodziewanym zwycięstwem w zaległym spotkaniu z Asekorysowią Rzeszów. No i przyjeżdża do Katowic, no i patrząc po tabeli, to gdzieś tam się wydaje, że no Katowice powinny być no faworytem. A tutaj chyba Katowice przeżywają jakiś zjazd formy. No myślę, że to po prostu Piotr Gruszka nie chce zostać trenerem reprezentacji w ten sposób jakby sobie przymrużeniem oka, oczywiście mówiąc, ale wycofuje swoją kandydaturę.
No tak, i trzeba przyznać oczywiście tak pół żartem, pół serio, jeżeli w ten sposób Piotrek Gruszka wyraził swoją niechęć do objęcia posady selekcjonera, że zaakcentował to bardzo wyraźnie, bo 3 spotkania, 0 setów zdobytych, 9 setów przegranych. Spora część z tych setów przegrana naprawdę w rozmiarach dramatycznych. No tak, bo to jeśli jeszcze nawet założymy, że seta do 13 z tak dobrze grającą Zaksą przegrać, to może nie aż tak duży wstyd, no to przegrać u siebie seta do 10 z zawierciem, będąc drużyną, która dopiero co była w czołówce tabeli, no to nie tego na pewno spodziewali się kibice w Katowicach. Chociaż tam akurat wiemy też, że spośród tych 800 kibiców, bo tak podaje raport meczowy, no to naprawdę bardzo dużą grupę stanowiła ekipa kibicowska, która z nieodległego Zawiercia przyjechała. Zawiercie oczywiście może i nieodległe, to też jest tak, że no ja jako osoba z Olsztyna zawsze z lekką zazdrością patrzyłem w kierunku tych miast, które wchodziły do ligi i tych miast położonych gdzieś tam bliżej południa, no bo jednak tak się akurat układa ta geografia plus ligi, że zdecydowanie więcej tych wyjazdów bliższych jest na południu Polski. No, o czym świadczy choćby fakt, że Kuprum Lubin zostało zaliczone do północy przy geograficznym podziale meczu gwiazd. Takie małe kuriozum i może ja nie jestem specjalnym fanem trąbek i akcentowania swojej obecności na halach w taki sposób, ale uczciwie muszę przyznać, że jeżeli chodzi o ten akcent kibicowski, to jeżdżą w dość dużej liczbie kibice Warty Zawiercie. Są głośni, są słyszalni. Widać, że są chyba bardzo, bardzo podekscytowani też tym pierwszym sezonem i słusznie, bo to jest wszystko jest nowe, nowe hale, gdzieś okazja do rywalizacji też z kibicami, których do tej pory obserwowali w telewizji. Wyczekali na awans, udało im się w końcu do Plus Ligi awansować. No i teraz widać, że no, bardzo pozytywny akcent na trybunach. No i słyszałem, że tam nawet zawodnicy się wypowiadali, że no czuli się jak u siebie. Tam Ugo de Leon chyba w pomeczowej wypowiedzi mówił, że faktycznie dzięki swoim kibicom czuli się jak u siebie i to na pewno pomaga. No tak, mogli się czuć jak u siebie, bo i hala niewielka i kibiców bardzo dużo z Zawiercia, natomiast jak u siebie nie czuli się raczej w Rzeszowie, bo tam hala i dużo większa, no i ze względu na to, że to jednak środek tygodnia i już wyjazd trochę dalszy, tak duża grupa ich nie wspierała, ale mimo to też tam wygrali. No i w ogóle widać, że Zawiercie jest naprawdę w ostatnim czasie w gazie, bo po tym pierwszym historycznym zwycięstwie, pierwszych punktach z Olsztynem, po punktach w Radomiu wydawało się, że no, Zawiercie łapie oddech. Na później przyszła ta bardzo bolesna, myślę, porażka w Bydgoszczy, bardzo wyraźna, 0-3, gdzie praktycznie w ogóle Warta nie powalczyła. No ale chyba tylko był to wypadek przy pracy, bo już mecz w Bełchatowie pokazał, że naprawdę dobrze gra drużyna Emanuele Zaniniego. Tam było bardzo blisko urwania pierwszego i jedynego do tej pory seta Skrze w ich hali w tym sezonie. Sędziowie też nie pomogli. No od tamtej pory naprawdę idzie Warcie bardzo dobrze. W poprzedni weekend już wspominaliśmy urwany punkt Oniko Warszawa. Oniko Warszawa, które jak pokazał mecz z Jastrzębiem, też gdzieś łapie swój rytm, także bardzo cenny punkt. 2 punkty w Rzeszowie, teraz 3 punkty w Katowicach. To naprawdę ostatni tydzień w wykonaniu drużyny z Zawiercia. Myślę, że nawet jak powiemy, że imponujący, to nie będzie to przesada. Nie będzie to przesada. Jurajscy rycerze pod wodzą lorda Zaniniego. Hetmana Zaniniego. Hetmana Zaniniego. No, chyba już złapali swój gaz. A chyba najlepiej świadczy o tym to, że MKS Będzin, który raczej stawiałem wyżej, ma po 11 spotkaniach 10 punktów, Bydgoszcz również 10 punktów, no i po cichu Zawiercie doszlusowało i tych punktów również ma 10. To też pokazuje, że walka o utrzymanie będzie bardzo ciekawa i MKS Będzin chyba czeka ich walka o utrzymanie i o ile początek jeszcze raczej wskazywał, że no ten i Bielsko i Kielce będą bardzo, bardzo daleko, tak się okazuje, że Bielsko nagle zdobywa w przeciągu 1,5 tygodnia 7 punktów i jest już tylko 3 punkty za Będzinem. Kielce ściągają nowego atakującego, który może im bardzo w tej walce o utrzymanie pomóc. No Rumieńców jeszcze ta rywalizacja nabierze, a presja walki o utrzymanie to nie jest coś, co wytrzymuje każda drużyna. Ja Będzin na początku wydawało się, że zupełnie nie ma się o co martwić, no ale od dłuższego czasu bardzo słabo gra Rafael Araujo. Po raz kolejny zastąpiony przez Rafaela Faraurze, jak się śmialiśmy 2 tygodnie temu, czyli przez Rafała Farynę. No ale w meczu ze Skrą kompletnie nieudany mecz, tym razem we własnej hali. A
Skra wcale tak dobrze do tej pory na wyjazdach nie grała, a teraz mimo braku Mariusza Wlazłego no, bez najmniejszych problemów pokonała w Sosnowcu Będzinian. No i jest to duży problem bez wątpienia dla zespołu Stelvio de Rocco. No i pytanie, jak długo będą to wytrzymywać działacze? No bo tak jak mówisz, widmo spadku nagle zaczęło zaglądać mocno w oczy, a nie wygląda po prostu najwyraźniej dobrze gra Będzina. Nie wygląda dobrze fakt, że ich lider, ich chyba przed sezonem wydawało się najważniejsza postać, jest w tak słabej formie. No i tak jak już na Twitterze niektórzy pisali, gdyby w Będzinie pracował Polak, to możliwe, że już musiałby się rozglądać za nową posadą. Jest tam trener zagraniczny, ale myślę, że troszkę pali się stołek pod Stelvio de Rocco. No i jeśli nie zacznie punktować MKS Będzin, to może się okazać, że przed końcem tej pierwszej rundy spotkań może nawet spaść na to miejsce, które będzie zagrożone spadkiem, albo co najmniej barażem, bo teraz już tak naprawdę tylko jedno zwycięstwo więcej od tego Będzinian dzieli. Obserwując słabą formę, albo bardzo słabą formę Rafaela Araujo, to pytanie, czy taki Tomislav Dokić by się Będzinowi po prostu nie przydał. No ale tam chyba problemy są nie tylko na prawym skrzydle, problemy są, tak już powtarzaliśmy w zasadzie od początku sezonu i to się potwierdza. Poza Marcinem Walińskim tam na lewym skrzydle po prostu są zawodnicy dość słabi, środkowi niespecjalnie ofensywni, no to w zasadzie wszystko się sprowadza do tego, jak będzie grał Marcin Waliński i Rafael Araujo. No a o ile jeszcze Polak gra naprawdę przyzwoicie, tak, no jednak Brazylijczyk po fajnym początku sezonu, no bo przecież on się wyróżniał pozytywnie. No rewelacyjnym wręcz bym powiedział, bo on tam przekraczał chyba w dwóch czy trzech meczach 60% skuteczności w ataku. Tak, ale tradycyjnie już klątwa szóstego seta, czyli pochwaliliśmy Rafaela Araujo i on przestał grać, więc teraz pytanie, na kogo jeszcze padnie w kolejnych odcinkach. I no i tutaj brakuje Będzinowi ewidentnie kogoś, kto te piłki sytuacyjne by czyścił. No i jeżeli przyjeżdża ta skra Bełchatów, która oczywiście jest też i mocna, no bo to jest kolejny temat, który możemy poruszyć. Ty wspominałeś też o tym, że wszyscy się zachwycają Kędzierzynem, a skra Bełchatów w zasadzie jak do tej pory straciła niewiele więcej punktów od Kędzierzyna i oni jeszcze mogą z tym Kędzierzynem o pierwsze miejsce w tabeli powalczyć. Po pierwsze może być ciężko, no bo tak naprawdę poza Skrą, za Zaksą już te najtrudniejsze mecze. Tak, ale jeśli Skra wygrałaby za 3 punkty mecz bezpośredni i wygrałaby to jedno spotkanie mniej, które ma rozegrane, bo Zaksa grała mecz awansem z BBTS-em, no to nagle ta różnica może zmaleć do zaledwie jednego punktu. A różnica zmalała o ten jeden punkcik w porównaniu do poprzedniej kolejki, bo na drugi mecz roku, jak wspominaliśmy, był mecz roku w Katowicach, również awizowany jako mecz roku przez klub ze Szczecina, mecz z Zaksą. 3-3,5 tysiąca osób w Szczecinie na mecz z Kędzierzynem przyszło i obejrzeli bardzo ciekawe też widowisko. I na co bym zwrócił uwagę? Jak wspominaliśmy o meczu Zaksy z GKS-em Katowice, że tam Zaksa praktycznie szansy GKS-owi nie dała. I ja wtedy byłem naprawdę zachwycony tym, jak wygląda, jak płynnie wygląda gra Zaksy Kędzierzyn-Koźle. No i tak samo płynnie wyglądała w pierwszym secie tego meczu w Szczecinie. Natomiast każda drużyna, która musi przyjmować bardzo mocne zagrywki rywali, może mieć problem ze swoją pierwszą akcją. No ale Espadon Szczecin, pokazując bardzo dobrą zagrywkę, tej Zaksie uprzykrzył życie. I ja powiem szczerze, że no, chyba może się trochę cieszyć Zaksa, że w Lidze Mistrzów nie gra z drużynami rosyjskimi, które gdzieś tam tradycyjnie na tę bardzo mocną zagrywkę stawiają, bo nie jestem do końca przekonany, jak wyglądałaby gra Zaksy i czy łatwo byłoby im nawiązać rywalizację bez przyjęcia. No właśnie, Zaksa po raz drugi w tym sezonie traci punkty, no i ciekawe, czy to jest tylko przypadek, że po raz drugi traci te punkty w momencie, gdzie wypadł Rafał Buszek, to raz, a dwa, że gdzie te mecze są rozgrywane jednak dwa razy w tygodniu, bo był rozgrywany mecz Zaległy z Indykpolem AZS-em Olsztyn, tam był ten pierwszy punkt stracony. No a teraz też przecież grali w środku tygodnia z kolei mecz w Katowicach, po czym już w piątek musieli grać ze Spadonem, no i jak się okazało, nie poradzili sobie z tym aż tak dobrze, żeby tutaj punktów nie stracić, a Skra, tak jak mówiliśmy, tak troszkę niepostrzeżenie może się zbliżać. Natomiast Espadon no też troszkę gra w kratkę, no bo tyle samo punktów zdobytych z Zaksą i z Bielskiem, jeszcze do niedawna wydawałoby się to wręcz nierealne. Zaksa Kędzierzyn-Koźle reprezentuje nas w Lidze Mistrzów i podobnie reprezentuje nas Jastrzębski Węgiel, który miał taki moment w trakcie tego sezonu, że był ewidentnie pod formą,
wtedy pojechał do Olsztyna i Olsztyn ograł ich 3-0 we własnej hali. Teraz Jastrzębie już chyba miało być na górce, no ale co z tego, że było na górce, skoro przyjechało do Warszawy i Warszawa wygrywa 3-0. No i Warszawa pierwszy raz w tym sezonie pokazuje tak dobrą grę w starciu z drużyną, która zdobyła medal w zeszłym sezonie. No czy tak dobrą grę, to nie wiem, bo w sumie z oboma poprzednimi medalistami też te mecze były naprawdę na styku i też bardzo bliskie, mimo że tam ostatecznie do Warszawy ani jeden punkt nie pojechał. No dobrze, to w sumie okej. Może faktycznie było tak, że ta gra nie była zła, efektów punktowych nie było i nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby nie seria zagrywek Bartka Kwolka, który w tym drugim secie pozwolił Warszawie podgonić aż 6 punktów straty, z tego co pamiętam, 18-12 chyba było dla Jastrzębia w drugim secie. 6 czy nawet w pewnym momencie nawet chyba 7 było. No w każdym razie przewaga była na tyle duża, że już wszyscy nastawiali się na to, że po 10-minutowej przerwie rozpoczniemy od stanu 1-1. No a tu Zong z perspektywy Jastrzębia było 2-0 dla Oniko. I ostatecznie też po kolejnym emocjonującym secie dociągnęli już ten mecz do końca w 3 setach, a Jastrzębski Węgiel tym samym kontynuuje słabą grę na wyjazdach. To jest coś, co w ogóle w tym sezonie, chyba po raz pierwszy w ostatnich latach, przynajmniej tak pamiętam, jest jednak widoczne, że bardzo dużo zespołów korzysta z przewagi własnego parkietu, bo Jastrzębski Węgiel na wyjazdach w 4 meczach zdobył tylko 3 punkty, wygrany mecz w Zawierciu, a poza tym 3 pozostałe spotkania, no to ani jednego nawet wygranego seta, wspominali się o meczu w Olsztynie, tak samo zupełnie nie wyszedł Jastrzębianom mecz z Zaksą Kędzierzyn-Koźle na początku sezonu. Zresztą to jest bardzo podobna sytuacja jak na przykład w przypadku właśnie AZS-u Olsztyn. Mówiliśmy w Radomiu 0-3, stracone punkty w Zawierciu, w ogóle też tylko jedno zwycięstwo w 5 spotkaniach i 5 punktów. Tak, ale tutaj jakby też porażki porażkami, ale wizualnie wyglądało to źle i z czołówki z tych drużyn, które gdzieś tam swoje aspiracje zgłaszają do gry o medale, no to na wyjazdach AZS Olsztyn chyba wypada na ten moment najgorzej. No albo właśnie Jastrzębie. Tak, bo wystarczy nawet porównać, patrząc na tabelę spotkań na wyjeździe, jak to się układa w naszej lidze, no to gdzieś dość dobrze z tymi warunkami na wyjazdach radzi sobie Tref Gdańsk. Bardzo dobrze, co zresztą widać po raz kolejny. Akurat Tref jest chyba jedyną drużyną, która tak wyraźnie lepiej radzi sobie poza własną halą, bo tylko jedna porażka, ta w Bełchatowie, gdzie jednak Tref osłabiony brakiem Mateusza Miki został po prostu rozstrzelany przez Kren, ale Skra to jest z kolei drużyna, która zdecydowanie najlepiej wypada na razie we własnej hali, lepiej nawet od Zaksy. No Zaksa to taka drużyna, która akurat nie ma tutaj wielkiej różnicy, czy gra u siebie, czy na wyjeździe, bo te bilanse są niemal identyczne. Jeżeli masz 12 zwycięstw w 12 spotkaniach, no to wiadomo, że gdzieś ten bilans musi się układać podobnie. No natomiast poza tym to jeszcze Espadon Szczecin, który też troszkę lepiej radzi sobie na wyjeździe, ale po prostu na wyjeździe rozegrał o jeden mecz więcej, więc po części stąd wynika, że tam zdobył 3 punkty więcej, no ale tak ogólnie, to jeśli spojrzymy, to u siebie na razie Skra punktu nie straciła, Zaksa straciła punkt 1, Olsztyn stracił punkty 3, Jastrzębie straciło punkty 4, Oniko straciło też punkty 3, bo ma tych meczów rozegranych mniej. No natomiast na wyjazdach te straty są już znacznie większe właśnie poza tymi dwoma drużynami, o których wspominaliśmy, czyli Zaksą i Treflem. Przykładem dobrym jest Skra, która u siebie, tak jak mówiliśmy, nawet bez straty seta, natomiast na wyjeździe ma tylko 6 z 12 możliwych punktów. O Olsztynie, o Jastrzębie już mówiliśmy. Także no, różnice są naprawdę duże i wyraźne i widać tutaj, że jednak ta własna hala w tym sezonie przynajmniej plus ligi naprawdę dużo daje drużynom. Czy to kwestia tylko zagrywek? No coś takiego obserwujemy od lat we Włoszech, że tam faktycznie często w playoffach, jeśli dochodzi do tych rywalizacji z dwoma dość wyrównanymi drużynami, to często zdarza się tak, że widzimy 5 meczów i po prostu każdy z tych 5 meczów wygrywa jeden z gospodarzy. Najlepszym przykładem tego były zeszłoroczne playoffy we Włoszech, gdzie kto by nie przyjechał do Tridentu, tam po prostu dostawał po głowie, więc w playoffach ten atut własnej hali w przypadku Trentino no był wręcz nieprawdopodobny. Tam mało kto w ogóle był w stanie nawiązać rywalizację. I teraz bardzo ciekawy jest temat, bo my się zastanawiamy nad tym, kto wyląduje w tej czołowej szóstce, ale jest tak, że drużyny na miejscu 3 i 4 będą miały atut własnego boiska w starciu z drużynami z miejsca 5 i 6.
Czyli w tych starciach, które wyłonią nam drużyny walczące później o medale. I to chyba nawet ty, Michale, wspominałeś o tym, że kto wie, czy to nie będzie ten język uwagi, który finalnie zadecyduje o tym, kto do tej czwórki wejdzie. Więc wszystko wskazuje na to, że warto walczyć nie tylko o to, żeby wejść do szóstki, ale warto również walczyć o to, żeby mieć przewagę własnego boiska, bo co do tego, że Kędzierzyn i Skrabeł Chatów będą na pierwszym i drugim miejscu, to ja szczerze przyznam, wątpliwości praktycznie żadnych nie mam. No w tym momencie, gdzie nawet bez Mariusza Wlazłego Skra ogrywa bez większych problemów do zera Trefl Gdańsk, no to myślę, że tutaj jednak jakiś taki przekaz został wysłany do reszty ligi, że nie macie na co liczyć, nie macie co się łudzić. No bo też wynika to może z tego względu, że ta cała bardzo szeroka grupa pościgowa od miejsca trzeciego w dół, tak jak mówiłeś, no jest gdzieś bardzo taka rozciągnięta, każdy traci trochę punkty gdzieś z każdym, a tylko w to mi gra i może powiedzieć Skra i może powiedzieć Zaksa, bo myślę, że już na półmetku tej rywalizacji w fazie zasadniczej będą miały już na tyle dużą przewagę, że gdzieś już troszkę nieco spokojniej będą mogli kontrolować wydarzenia w drugiej części sezonu i przygotowywać się już do meczów półfinałowych bezpośrednio. Myślę, że takim jeszcze podsumowaniem tego wszystkiego jest to, że AZS Olsztyn przegrał z Radomiem 3-0 mogłoby mieć jakieś tam większe reperkusje, ale tak, Jastrzębie, które mogłoby AZS Olsztyn prześcignąć, dogonić, przegrywa z Warszawą. Trefl Gdańsk traci punkty w Lubinie. Espadon no, nie wygrywa z Zaksu, aczkolwiek ten jeden punkt mogą uznać za swój sukces. No ale ten wyścig ślimaków trwa. Są bardzo podzielone opinie na temat tego, czy to oznacza, że liga jest słaba, czy oznacza, że liga jest mocna. Ja po prostu uważam, że jeżeli taki wyścig ślimaków trwa, to oznacza, że po prostu ten poziom jest wyrównany. A czy to jest poziom dobry, czy to jest poziom zły, niech każdy oceni. Ja ostatnio obejrzałem sobie, przypomniałem playoff AZS-u Olsztyn z Asseco Resowią Rzeszów. To był sezon 07-08. Ja uczciwie przyznam, że jeżeli to miała być taka przepaść w stosunku do poziomu sportowego, który prezentowany jest obecnie w lidze, w tej grupie drużyn, powiedzmy od trzeciego do ósmego czy dziewiątego, no to ja tam żadnej przepaści nie widziałem. Nie wiem, czy ten poziom faktycznie jest słabszy, natomiast fakt, że ta czołówka się osłabiła. No tutaj zgodzę się z tobą, bo jeśli spojrzymy na wykaz ostatnich 5 spotkań, to nagle okazuje się, że Indyk Polazdes Olsztyn wygrał tylko jedno z nich. A dalej utrzymuje się w czołówce tabeli, dalej jest na tych miejscach premiowanych walką w playoffach. Widać naprawdę, że ta część tabeli, tak jak mówiliśmy, od miejsca trzeciego w dół, aż gdzieś, no nawet chyba do 11, aż do zespołu Czarnych Radom, blisko siebie i każdy tam tak naprawdę może wygrać. Każdym, zresztą w tej lidze chyba widzimy, że już naprawdę niemalże każdy może wygrać z każdym, no bo tak jak mówiliśmy, jeśli Zaksa ze Spadonem zdobywa tyle samo punktów co BBTS w odstępie tygodnia, niecałego tygodnia, no to mówi chyba samo za siebie. W szóstym secie zdarzało nam się już nieraz rzucać klątwy, ale teraz rzucimy ciar trochę mniej inwazyjny. Michała Kwietko-Bemnowskiego zastąpię ja. Witam was bardzo serdecznie, Filip Korfanty. A w roli czarodzieja machającego różdżką pozostał Piotr Złoch, no i on został na miejscu, a Michała już nie ma i oto właśnie Michał zamienił się w pięknego Filipa z Rzeszowa. Z tym pięknym może sobie daruję, może przejdźmy od razu do konkretów. W sobotę miało miejsce spotkanie w Bydgoszczy. Resemetr Met wygrała 3-1, a sporo ciekawych dyskusji wzbudził wybór MVP tego spotkania. Został wybrany nim Bartek Lemański, a po tym meczu, notabene świetnym występem Bartosza Filipiaka, chyba najlepszym w tym sezonie, rozgorzały takie dyskusje, czy to właśnie nie on powinien dostać nagrodę MVP. Ty, Filipie, pamiętasz pewnie dobrze, ja to pamiętam, myślę, że nie gorzej niż ty, ten ćwierćfinał. Mlek Pola ZS Olsztyn wtedy jeszcze z Asseco Resowią Rzeszów. Piąty mecz i wtedy Paweł Papke zagrał no, fenomenalny mecz. Przegrany co prawda właśnie przez Resowie 2-3, ale ja nie pamiętam innych przypadków, w których zawodnik drużyny przegrywającej taką nagrodę MVP by uzyskał. W sumie jest to bardzo dziwne, bo najlepszy zawodnik na boisku to najlepszy zawodnik na boisku. Tak jak MVP ligi nie musi być zawodnikiem z drużyny, która zdobywa mistrzostwo, tak i dlaczego w przypadku spotkań ligowych to akurat zwycięzca zawsze musi tę nagrodę MVP dla siebie zagarniać. Dlatego dziwi mnie też to, że jest taki prikaz, że to drużyna zwycięska ma tę nagrodę MVP zgarniać. Ja tutaj może doprecyzuję, że zgodnie z wypowiedzią pana Cezarego Matusiaka dla Sportowych Faktów obowiązuje zasada wygrany bierze wszystko, to znaczy właśnie, żeby wybierać MVP z drużyny zwycięskiej, są od tego odstępstwa, ale jak powiedział pan Matusiak, komisarzowi, który dokona wyboru MVP z drużyny przegranej, należy się, jak on to powiedział, reprymentować.
Panda. No i pytanie, no, czy to w ogóle ma sens, bo w sytuacji, w której Bydgoszcz zdobywa 55 punktów, odliczając błędy Resowi Rzeszów, a 31 z 55 punktów zdobywa jeden zawodnik, no to trochę podobnie jak w przypadku Łukasza Kaczmarka w zeszłym tygodniu, gdzie grali za ZS-em Olsztyn, no to faktycznie też była to sytuacja, gdzie to był zawodnik, który absolutnie wyrastał nad resztę drużyny. A tutaj chyba jeszcze dodatkową kontrowersję jednak zrobiło to, no, że Bartek Nemański no, chyba zagrał dobry mecz, ale pytanie, czy to był aż tak dobry mecz. A czasem są takie sytuacje, że naprawdę warto rozejrzeć się w tej drugiej drużynie i zobaczyć, no, że jest ten jeden chłopak, który zagrał naprawdę bardzo, bardzo dobre zawody, no i po prostu przerósł pozostałych uczestników spotkania. Po meczu wypowiadał się m.in. Roberto Sernotti dla Przeglądu Sportowego, że on nie rozumie tej sytuacji, że MVP trzeba wybierać tylko z drużyny zwycięskiej. On wskazałby właśnie Bartosza Filipiaka. A Bartek Filipiak chyba już wygryzł Pawła Gryca z podstawowego składu Łuczniczki, chociaż no, trener Bednaruk może tutaj mówić o, może nie o kłopocie bogactwa, ale takich dwóch alternatyw na pozycję atakującego, no to w lidze aż tak dużo nie ma, na pewno nie ma w tych dolnych rejonach tabeli. Tak czy inaczej, Asseco Resowia Rzeszów 3-1 z, powiedziałbym, że z trudnego wyjazdu do Bydgoszczy, ale tych trudniejszych wyjazdów to akurat w lidze nie brakuje, o czym też mówiliśmy wcześniej z Michałem, że no, na wyjazdach to praktycznie wszyscy tracą punkty, ale Resowia po cichu już wspięła się do, po pierwsze do czołowej szóstki, a jest już na czwartym miejscu w tabeli. Ścisk tabeli bardzo duży, ale chyba już ten trudniejszy moment Resowia ma za sobą. Chociaż wiadomo, że jak ja mówię, że któraś z drużyn ma trudniejszy moment za sobą, to znając życie w kolejnej kolejce przegra mecz. Rzeczywiście ta sytuacja w tabeli wygląda niesamowicie ciekawie. Pomiędzy trzecim zespołem w tabeli, czyli w tym momencie Treflem Gdańsk, a dziewiątym tabeli Jastrzębskim Węglem jest raptem 3 punkty różnicy, z czego Jastrzębie ma jeszcze zaległy mecz z Radomiem w środę. Także no, rywalizacja jest bardzo ciekawa. Bardzo dużo będzie zależało od tego spotkania Resowi z Oniko Warszawa w piątek. Równie dużo będzie zależało od meczu Kuprum Lubin z Cerrad Czarnymi Radą i tak można by po kolei wskazywać, bo przez sytuację w tabeli tak naprawdę wszystkie spotkania bez wyjątku są istotne, a trochę pieprzu do tej sytuacji ligowej postanowili dosypać jeszcze zawodnicy Kuprum Lubin, którzy powalczyli u siebie z Treflem Gdańsk, osłabieni pomimo braku Roberta Techta. Oni rozegrali bardzo, bardzo ciekawy mecz z Treflem Gdańsk, który zakończył tę kolejkę, 11 kolejkę plus ligi. 3-2, finalnie wygrywa Trefl Gdańsk. Chyba dwa elementy najciekawsze w tym spotkaniu. Pierwszy no to set, jaki rzadko się zdarza. 40-38. Nie wiem, czy to jest rekord. Chyba nie. Wydaje mi się, że były spotkania, były sety, które trwały dłużej. No ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o ten sezon, to set najdłuższy. Nerwy były naprawdę niezłe. No i nie wiadomo, co by się wydarzyło, gdyby Gdańsk tego pierwszego seta wygrał. No bo po tym pierwszym wygranym secie, drugiego seta gładko dość wygrywa Lubin. No i było pytanie, czy Gdańsk jest w stanie wrócić do gry. Do gry wrócił. No a wymiernie pomógł w tym Damian Schulz, który złapał doskonałą formę. No właśnie, ten mecz nie oszczędził kibiców, którzy musieli w poniedziałek rano wcześniej wstać do pracy, ale myślę, że poziom tego spotkania zdecydowanie im to wynagrodził. Ten mecz miał, tak pół żartem mówiąc, 2,5 bohatera, to znaczy ty wspomniałeś Damiana Schulza, ja wspomniałbym jeszcze Łukasza Kaczmarka, ale dużą rolę w odciążaniu w ataku Damiana Schulza miał też Artur Szałpuk, myślę, że warto to podkreślić. No 49 ataków Damiana Schulza, ale 45 ataków Artura Szałpuka, takiego wsparcia w swoich kolegach na pewno nie miał w tym spotkaniu Łukasz Kaczmarek, który atakował 66 razy, a kolejny w tej statystyce był Kate Pupar raptem z 30 atakami. No właśnie, ja wspominałem przy kontuzji Roberta Techta, który już w bluzie meczowej, tak przynajmniej Maciek Piasecki na Twitterze opisywał, więc wydaje się, że gdzieś tam może faktycznie ta rehabilitacja Estończyka przebiega coraz lepiej. No ale fakt, Łukasz Kaczmarek bez specjalnego wsparcia, a i nie oszczędzał go Michał Masny, 66 ataków, do tych 100 ataków, które ja gdzieś kiedyś awizowałem w poprzednich odcinkach, jeszcze trochę zabrakło, no ale powoli Michał Masny może faktycznie o tej 100 wydoszlusuje. No ale to oczywiście tytułem żartu, bo ja nie dziwię się Michałowi Masnemu, że akurat takie rozwiązania wybierał, jeżeli chodzi o ofensywę w swojej drużynie,
dlatego że no, słabość tego lewego skrzydła dość znacząca. No, próbował środkiem dość mocno, bo Przemysław Smoliński, no 20 ataków, no to też jest dużo. No ale Łukasz Kaczmarek ciągnął swoją drużynę za uszy. Wydaje mi się, że nie najlepszy sezon w wykonaniu Michała Masnego, to znaczy sytuacja kadrowa Kuprum Lubin trochę zmusza go do tego, żeby tą grę Lubina upraszczać. Ale o ile w poprzednim swoim zespole, w jakim on występował, widziałem duży pozytywny wkład jego gry w postawę zespołu, tak tutaj wydaje mi się, że no niewiele pozytywów wnosi ten zawodnik. Mam tutaj na myśli to, że Łukasz Kaczmarek dostawał nieraz dwa razy więcej piłek niż bardzo przecież ofensywnie usposobiony Robert Techt. No a teraz jak już Roberta Techta nie ma na boisku, to jest to jeszcze bardziej zauważalne. No i są jakieś tam pojedyncze próby wdrażania środkowych do gry, ale jak to kiedyś powiedział znany w Rzeszowie Lubo Trawica, środkiem się meczu nie wygrywa. Myślę, że Dima Muserski mógłby się z tym nie zgodzić. No i znam jeszcze takiego jednego Kubańczyka, który też miałby coś do powiedzenia w tym temacie. No właśnie, to już trzeba mówić pana Trawicę z panem Muserskim na rozmowę, sobie niech to wyjaśnił. Więc może środkowi tak często spotkań nie wygrywają. Tutaj Damian Schulz swoją cegiełkę dołożył. Gdyby to Lubin wygrał to spotkanie i wygrał decydującego seta, to wtedy pewnie MVP nie Damian Schulz, a Łukasz Kaczmarek. No i płynnie przechodząc do tematu. Damian Schulz, 90. rocznik, 27 lat na liczniku. I w zasadzie bez tak naprawdę większej okazji do zaprezentowania się w kadrze A. No i tutaj jest jak zawsze to pytanie, czy inwestować w tych, którzy są niby młodsi, czy inwestować w najlepszych, bo Damian Schulz, myślę od połowy zeszłego sezonu, no tam powiedzmy ten sezon akurat ten obecny miewał lepsze momenty i gorsze, ostatnie momenty są zdecydowanie bardzo, bardzo dobre. No i pytanie, czy on by się jeszcze na tym poziomie międzynarodowym nie przydał? Jakie ty masz zdanie? Nie wiem, być może jestem odosobniony w takiej opinii, ale mi Damian Schulz trochę swoją grą przypomina Mariusza Brazowego, to znaczy nie tylko grą, ale też w sumie budową ciała. Jest co prawda 13 cm wyższy od Mariusza Brazowego, ale coś w tym może być. Jest trochę wyższy, ale wydaje mi się, że taki trochę smukłej budowy, a pomimo tego jego ataki wydają się być bardzo mocne. I nie wiem, jakoś tak patrzę na tego Damiana Schulza i oczyma wyobraźni gdzieś mam jeszcze Mariusza Brazowego. A jeśli już porównujemy tę parę atakujących, czyli Łukasza Kaczmarka, Damiana Schulza, myślę, że różnicę, którą należy zaznaczyć odnośnie tych zawodników, to liczba ataków na set. Tu jest no, blisko ponad nawet 4 piłki na set różnicy. Myślę, że to jest bardzo wyraźna różnica. A jeśli weźmiemy pod uwagę, kto gra na skrzydle drugim w Lubinie, kto gra na skrzydle drugim w Gdańsku, mam tutaj na myśli Artura Szampuka, którego mocno odciąża, to myślę, że dużo prostszą sytuację, może tak trochę upraszczając, ma Damian Schulz, który jednak no nie jest aż tak obciążany, przez co pewnie mu trochę łatwiej kończyć te ataki na dystansie całego spotkania. No właśnie, Łukasz Kaczmarek, Damian Schulz, mi bardzo przyjemnie oglądało się ich w tym spotkaniu, a przynajmniej w tej części spotkania, którą miałem okazję obejrzeć. Łukasz Kaczmarek już z doświadczeniami międzynarodowymi w składzie na Mistrzostwa Europy w zeszłym sezonie, rozgrywane w Polsce, ale nie widziałem przepaści, jeżeli chodzi o poziom sportowy i no i to jest to odwieczne pytanie właśnie, bo wszyscy mówią tak, Maciek Muzaj, bo młody, bo niebotyczny zasięg, bo skoczny, Łukasz Kaczmarek, bo te kierunki, bo technika, no a pytanie, czy Damian Schulz nie zasługuje chociaż na to, żeby na to zgrupowanie pojechać i udowodnić nowemu trenerowi reprezentacji, kimkolwiek by ten trener nie był, że jest w stanie grać na tym poziomie. Oczywiście, no to można też zadawać pytanie, a na ile ten okres reprezentacyjny przeszkadza potem w regeneracji, może Damian trochę świeższy od Łukasza Kaczmarka, szczególnie, no, że jak wspominaliśmy, no, Łukasz Kaczmarek męczony przez Michała Masnego. No ale to jest, myślę, taka dyskusja poboczna, bo sportowo myślę, że to jest najlepszy Damian Schulz w karierze. No i oczywiście tam może trochę lepsza drużyna niż Kuprum Lubin, no ale Damian udowadniał już w spotkaniach innych niż tylko z Lubinem, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. No i pytanie właśnie, też nie brakuje historii takich zawodników, którzy są naprawdę bardzo dobrymi zawodnikami, gdyby urodzili się 5 lat wcześniej, 5 lat później, to mogliby na przykład w reprezentacjach narodowych zaistnieć, no ale niestety bardzo często konkurencja zabija, ale ja nie uważam, żeby ta konkurencja w przypadku atakujących w Polsce
eliminowała Damiana Schulza z walki o to, żeby chociaż te parę spotkań w kadrze rozegrał. Jeśli chcielibyśmy zastanowić się nad tym, czy Łukasz Kaczmarek, czy Damian Schulz powinni znaleźć się w reprezentacji Polski, to na pewno większy znak zapytania ja mam przy Damianie Schulzu. Zwłaszcza jeśli chcemy się skupić na celu takim bardziej długofalowym, to jest na udziale jego ewentualnym w Igrzyskach Olimpijskich w 2020 roku. Damian Schulz w przyszłym roku skończy 28 lat. Za 3 lata Damian Schulz będzie miał 31 lat i nie jest to wcale wiek, który na pewno na 100% wyeliminuje ze startu w olimpiadzie. No a jeśli patrzy na cele krótkofalowe, to na pewno nadaje się do startu w Mistrzostwach Świata, jeśli tylko będzie w odpowiedniej dyspozycji. Takim podobnym przypadkiem zawodnika, który dosyć późno wchodził do reprezentacji, był Rafał Buszek, który zadebiutował w niej w roku 2014, mając 27 lat, więc to bardzo podobny moment, jak byłoby to ewentualnie, bo nie wiadomo jak będzie, ale tak czysto teoretycznie w przypadku Damiana Schulza. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby grali zawodnicy, którzy są najlepsi. Patrząc, oceniając po warunkach fizycznych, Damian Schulz te warunki fizyczne do grania na tym poziomie najwyższym zdecydowanie ma, bo i skoczność, i szybkość, i wzrost. Zagrywka, myślę, że na poziomie międzynarodowym też potrafiłaby robić wrażenie na przyjmujących tych czołowych reprezentacji. No ale to jest oczywiście pytanie, no gdzie jest sufit Damiana Schulza, gdzie jest sufit Maćka Muzaja, gdzie jest sufit Łukasza Kaczmarka, bo to chyba o tych trzech nazwiskach na pozycji atakującego w tym momencie będziemy mówić najwięcej. No ja mówię, ja dałbym chociaż szansę Damianowi Schulzowi, myślę, że to byłaby doskonała nagroda za jego progres, tak? Bo ten progres jest widoczny na pierwszy rzut oka, przynajmniej moim zdaniem. No tak, na pewno jest to jeden z najbardziej wyróżniających się, jeśli nie najbardziej wyróżniających się atakujący ligi. Z pewnością, gdybym ja wysłał maila do PZPS-u i gdybym został wybrany na trenera reprezentacji, co oczywiście nie nastąpi, to... Kto wie, może jeszcze masz swoją szansę, Filipie, no kto wie. Może będziesz tym ósmym nazwiskiem. No czekaj, piszę maila, potrzymaj mi piwo. Trzymam ci piwo, tylko pamiętaj o nas, jak już obejmiesz pozycję selekcjonera. Okej, zostaniecie moimi asystentami, okej? Dobra, a tak już zupełnie poważnie, to na dzień dzisiejszy na pewno mocno chodzi mi po głowie taka kandydatura. Myślę, że obok Dawida Konarskiego, Damiana Schulza, Łukasza Kaczmarka na dzisiaj chyba jakoś trudno wskazać tak jednoznacznie zawodników, którzy tak pełnym przekonaniem do tej kadry by się nadawali. Masz jeszcze jakieś inne propozycje? Jeżeli już koncentrujemy się na tych zawodnikach młodszych, to mamy tak, Michała Filipa. Początek sezonu miał słaby, teraz w tej kolejce z Olsztynem też na przykład kawał dobrego meczu, no ale bardzo nierówny. Ale tak naprawdę co dalej i kto dalej? Czyli jest Maciek Muzaj, Łukasz Kaczmarek, Damian Schulz. Kogo my tam dalej mamy? Mamy Ziobrowskiego, zmiennika Michała Filipa, no to jeżeli nie uważamy, że Michał Filip do tej kadry na ten moment pasuje, no to dlaczego mielibyśmy uważać, że będzie pasował również Ziobrowski? Dalej cała plejada tych takich, powiedzmy, drugich atakujących gdzieś tam z tylniego szeregu. Karol Butryn to nie jest tak dobry sezon jak poprzedni. Kto jeszcze? No Sławek Jungiewicz, nie przesadzajmy. No nie wiem, Sławek Jungiewicz myślę, że trochę przesada, natomiast nie wspomniałeś do tej pory jeszcze o tym chwalonym przez nas zawodniku Bartoszu Filipiaku, który jest równolatkiem m.in. właśnie i Michała Filipa i Łukasza Kaczmarka, ale myślę, że ten jeden taki bardzo dobry występ to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie na to, żeby mówić o nim w perspektywie kadry. Znaczy, to nie był nawet jego jedyny występ tak dobry, bo on też na przykład bardzo dobrze sobie poradził w meczu z Zawierciem, nie wiem czy tam pamiętasz, 3-0. Tak, Zawiercie też bardzo dobry występ doliczył z Kielcami, ale to nie było aż tak mecze, aż tak chyba spektakularne jak ten przeciwko RS-owi, no ale mimo wszystko to... My tak jak nie powinniśmy wpychać jego rywala do miejsca w podstawowym składzie, czyli Gryca po tym udanym meczu, gdy Łuczniczka ograła GKS Katowice w katowickim Spodku. Taki teraz myślę, że nie ma co też pchać Filipiaka do kadry, on jeszcze musi udowodnić swoją postawą, że jest przede wszystkim regularny, no bo jedna jaskółka wiosny nie czyni, no ale okej, no powiedzmy, że jeszcze Filipiak pasowałby do tego zestawienia, ale poza tym... Znaczy ja myślę, że może tych zawodników, których wymieniliśmy, to bardziej tak
informacyjnie po prostu sobie wymieniliśmy, ale raczej nie rozpatrywałbym każdego z tych nazwisk w kontekście kadry, bo to byłaby moim zdaniem lekka przesada i też wyszłoby, że mamy w PlusLidze trochę coś na wzór rozgrywek japońsko-koreańsko-chińskich, gdzie jedni zawodnicy potrafią przesunąć razy meczu, no aż tak w PlusLidze dobrze nie ma i myślę, że aż takie szeroko grono atakujących, aspirujących do gry w reprezentacji no nie jest. No właśnie i tym bardziej na to miejsce zasługuje Damian Schulz. No w szczególności, że no nie wiadomo jak tam się będzie toczyła też kariera Bartka Kurka, czy on na ataku, czy on na przyjęciu. Dawid Konarski, jako że gra w naprawdę dobry sezon w Turcji, no tutaj myślę, że z niego jeszcze bym nie rezygnował, a może ten nowy trener reprezentacji faktycznie stwierdzi, że stawiam na Muzaja, stawiam na Kaczmarka, dwóch zawodników, jeden ma lewą rękę, drugi ma prawą rękę, wiodącą, bo mają obie, jest tego co zauważyłem. Trochę inna charakterystyka ataku, trochę inne charaktery, no i może to jest jakieś rozwiązanie, no ale Damian Schulz gdzieś do tego tercetu moim zdaniem by pasował, no ale, ale to już trzeba pozostawić w rękach selekcjonera. Dokładnie, wszystko będzie zależeć od tego, jaką wizję reprezentacji będzie miał nowy selekcjoner, ale niezależnie od tego, co by się wydarzyło, to myślę, że jednak Dawid Konarski to miejsce w reprezentacji utrzyma, bo patrząc po tym, jak świetnie radzi sobie w lidze tureckiej, to raczej nie powinno chyba ulegać żadnych wątpliwości. A w temacie jeszcze atakujących, może jako ciekawostka, Zbigniew Wartman, który zwiedza kolejny kraj, teraz gra w lidze argentyńskiej, od jakiegoś czasu grał na przyjęciu, natomiast w dwóch ostatnich spotkaniach zagrał na ataku, to znaczy w pierwszym tych spotkań wszedł za Nikołaja Ucikowa w trakcie spotkania, UPCM San Juan Volley przegrał ten mecz 1-3, a w kolejnym wyszedł już w podstawowym składzie i właśnie grał na ataku, ale to jest zawodnik już, który raczej karierę reprezentacyjną ma za sobą. I nie tylko ze względów sportowych, ale myślę, że też tych pozasportowych, bo ostatni wywiad, choć ciekawy, bardzo interesujący, no to wydaje mi się, że gdzieś tam tylko potwierdził rolę Zibiego Bartmana jako persona non grata w reprezentacji Polski. No i taką właśnie sprytną klamrą domykamy 10. odcinek podcastu. Ligi zagraniczne pojawiły się tym razem tylko w małym zakresie czasu, no ale Filip oczywiście musiał i bardzo ładnie wplótł jeszcze jeden akcent zagraniczny w ten odcinek. Co w kolejnym tygodniu w PlusLidze? Znowu nadrabiamy zaległości. Środa, 29 listopada, godzina 18, mecz telewizyjny. Cerrad Czarni Radom, Jastrzębski Węgiel. Cerrad opromieniony zwycięstwem nad AZS-em, a Jastrzębski być może lekko podłamany tym, że pojechał do Warszawy i przegrał 0-3 z Uniką. Więc to jest mecz, który nadrobi zaległości. To jest kolejka 9, no, a w ramach kolejki 12. Asseco Resovia Rzeszów otwiera kolejkę meczem z Oniko Warszawa. Godzina 18, 1 grudnia w piątek. Dalej telewizyjne spotkanie Jastrzębski Węgiel GKS Katowice, to już 2 grudnia, 14:45. Również o 14:45, no ale nie w telewizji, Trep Gdańsk, BBTS Bielsko-Biała. PGS Krabełchatów o godzinie 15 ze Spadonem Szczecin. Godzina 17, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Dafis Połem Kielce. I Aluron Virtu Warta Zawiercie z MKS-em Będzin. To są derby Zagłębia Dąbrowskiego. No i kolejkę zakończą dwa spotkania. Jedno spotkanie w niedzielę o godzinie 20. Znowu kibice z Lubina mogą się nastawić na późne powroty do domu po spotkaniu, jeżeli potrwa tyle, ile mecz z Treflem Gdańsk. No i kolejkę zakończy mecz Indyk Polu AZS-u Olsztyn z Łuczniczką Bydgoszcz 4 grudnia, poniedziałek. Godzina 18. I Filipie, najciekawsze spotkania? Ostrzysz sobie zęby na jakieś spotkanie? No myślę, że przy twoim przypadku Asseco Resovia Rzeszów, Oniko Warszawa. No ale pytanie, czy coś jeszcze? No ja jestem ciekawy Spadomy Szczecin, który ostatnio mocno postawił się za Kędzierzyn-Koźle, a teraz jedzie do Bełchatowa. Myślę, że jeśli kolejny raz uda się urwać punkty faworytom, to będzie dla mnie kandydat na chyba największe pozytywne zaskoczenie sezonu. Jeżeli Spadon rozpocznie od urwania seta z Krze, to już będzie coś, no bo z Krabełchatów 7 spotkań u siebie i 7 zwycięstw 3-0. Już widziałem takie typy bukmacherów, czy z Krabełchatów nie straci seta u siebie w tym sezonie. Myślę, że straci. Ten kurs też był bardzo, bardzo wysoki, więc bukmacherzy nie oceniają takiej sytuacji bardzo poważnie. No ale myślę, że nawet ten set urwany przez Szczecin będzie sukcesem. No a że potrafią grać z drużynami z upstopu, to pokazał mecz właśnie z Kędzierzynem. No i ciekawi mnie Indyk Pola ZS Olsztyn. No, czy dalej będzie Olsztyn grał w tym takim dziwnym cyklu zwycięstwo u siebie, porażka na wyjeździe. Zwycięstwo u siebie, porażka na wyjeździe.
Roberto Santini na pewno musi pomyśleć nad tym, co zmienić, żeby te występy na wyjazdach wyglądały dużo, dużo lepiej. Jednak mecz u siebie, no to tutaj widzę AZS Olsztyn w roli faworyta. No ale kto wie, no może Bartek Filipiak znowu udowodni, że warto wręczyć nagrodę MVP drużynie przegranej, a może wygranej tym razem. Tyle w 10 odcinku 6 seta, 10 odcinku innym od wszystkich pozostałych, jak do tej pory. Nowy format, testujemy to i testujemy to też dla Was. W komentarzach ocencie, czy jest to zmiana na lepsze. My po pobieżnym przesłuchaniu naszych wypocin uważamy, że słucha się tego zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że nie jest to odcinek przegadany. Tak jak też wspominaliśmy na początku odcinka z Michałem, nie da się opowiedzieć wszystkiego w tak krótkim czasie. My jednak doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu opowiadać o wszystkim, a najlepiej opowiadać o rzeczach ważnych i opowiadać o tym w sposób skompresowany. No i tak właśnie próbowaliśmy podejść do tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, dajcie temu wyraz w postaci Waszych komentarzy. Zmieniamy się również dla Was. I to by było na tyle. Przywitał Was Piotr Złoch i Michał Kwietko-Bębnowski. A żegnają Was Piotr Złoch i Filip Korfanty. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.